Prorok Daniel przedstawia nam taką wizję. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce, szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był ognisty, tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Z jednej strony trzeba uważać, żeby z tych ksiąg, w, które, które, w których są zawarte pewne wizje, żeby z tych ksiąg nie wyciągać pochopnych wniosków. A z drugiej strony, Słowo Boże w pewnym sensie lubi interpretację alegoryczną. Nie, nie chciałbym tutaj jakichś wielkich alegorii robić, ale chciałbym się wspólnie z Wami zastanowić. Jak spojrzeć na te piękne, białe włosy? Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie, jakby z czystej wełny. Czysta, piękna szata. Czyste, piękne włosy pana Jezusa. A z drugiej strony, tron pełen ognia i koła słonącego ognia. Mamy ogień i mamy. Piękny, czysty obraz, piękną biel. No i przeciwieństwem tego może być, przeciwieństwem ognia, może być chód, może być jakaś wilgoć, może być jakieś błoto, powiedzmy, i brud. Przeciwieństwem tej, tej bieli, tej czystości. Więc Jezus jest tym, który jest światłem, który jest ogniem. Jezus jest tym, który jest czystością. Więc kiedy brakuje nam Jezusa, kiedy brakuje nam Jego bliskości, to brakuje nam czystości. To wtedy w naszym sercu może się pojawiać pewien, pewien brud, pewna nieczystość, i może się pojawiać chłód, może się pojawiać hmm, brak takiego żaru, brak życia. Więc spotkanie z Jezusem rozpala w naszym sercu żar. I ten żar też sprawia, że w naszym sercu, w sercu pojawia się światło, pojawia się pewna przejrzystość, pewna, pewna czystość, pewna światłość. I nie chodzi tutaj tylko o czystość moralną czy czystość seksualną. Chodzi o czystość serca, czystość myśli, yy, o takie, takie światłe spojrzenie, że, że życie nabiera dla nas sensu, że, że w życiu pojawia się jakiś promień nadziei, jakaś światłość, jakaś przejrzystość, jakiś. No właśnie, takie, taka, taka przestrzeń, którą widzimy też rano, bo wieczorem kończy się, kończy się dzień, nastaje ciemność i nie wiemy, co z tą ciemnością będzie, jak w tę ciemność wejść nocy, a rano pojawia się przestrzeń, pojawia się światło, pojawia się jakaś nowa nadzieja, pojawia się życie. Więc niech zbliżenia do Jezusa pomagają nam. Pozwalają nam rozpalić w naszych sercach światło Jego miłości i prawdy yy, i widzieć sercem, i widzieć o, oczami yy, czystym sercem, yy, przestrzeń pełną nadziei i życia.